słowa staram się wypełniać w tak swoim życiu, często szukam przyjaciół. Często szukam i chciałbym, aby inni odpłacali jego uczucia, również swoimi uczuciami. Postać bardzo barwna, postać aktywna, postać, która wpisała się w tą ziemię złotymi literami, dlatego że każda rzecz, którą tu mijamy, to jest dotknięta jego ręką, z jego woli realizowana. Można powiedzieć, że był pewnego rodzaju takim samorodkiem, który w warunkach demokracji potrafił zorganizować społeczność lokalną do zrywu w sprawach, które w innych miejscowościach w ogóle nie są dotknięte. No on czytał moje felietony, które pisał, i muszę powiedzieć, że nieraz zdarzyło mi się, że do mnie zadzwonił i swoim sposobem powiedział: Karlik, co żeś ty tam pierdolnie w tym swoim artykule na dupcu, no. Prawda, więc to był człowiek, który zawsze szczery był, otwarty, no a jego osiągnięcia jako gospodarza gminy są wręcz nieopisywalne. Trochę nie jesteś, proś się obrócić, ale Bóg wskrzesi cię w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju.